coraz więcej odurzonych kierowców. Powodem jest ciekawość i to, żeby spróbować tego zakazanego owocu. Monitoring z prawdziwego zdarzenia. Będzie jeszcze bezpieczniej, choć ja uważam, że w Zielonej Górze na dzień dzisiejszy jest bezpieczniej, ale lepiej zapobiegać niż potem ponosić konsekwencje. Winobraniowe atrakcje. Tytułem Korowodu 2014 to Wszyscy jesteśmy winobraniem. Agnieszka Hałas, dzień dobry. Zaczynamy Kronikę Lubuską. Kierowca ciągnika taranuje 7 aut. Prowadzący BMW przewraca lampę. Obaj po narkotykach. To dane Miejskiej Komendy Policji tylko z tego tygodnia. Po narkotyki mieszkańcy Zielonej Góry i okolic sięgają coraz częściej, nie tylko za kółkiem. W obawie o bezpieczeństwo pytamy o powody i sposoby na wyjście z nałogu. Odurzeni kierowcy to coraz większy problem na zielonogórskich drogach. Króluje marihuana i amfetamina. Policja bije na alarm, a statystyki porażają. W ubiegłym roku zatrzymaliśmy tych kierowców 146. W pierwszym półroczu tego roku już ponad 100, co wyraźnie świadczy o tym, że tutaj tendencje są wzrostowe. Większa wykrywalność za sprawą takich narkotestów, którymi dysponuje policja. Tutaj są zawarte tak zwane kolektory, którym kierujący pędzluje sobie jamę ustną. Odczyt informuje o zażytym środku i jego ilości w organizmie. Narkotest jest w stanie wykryć marihuanę nawet po 3 miesiącach. Pobieramy próbkę śliny i następnie na zasadzie już chemicznych reakcji odczytujemy. Ale narkotyki to problem nie tylko za kółkiem. Coraz częściej sięgają po niego nastolatki. No jest tym taki problem jednak w gimnazjach. Jest to problem ogólnokrajowy, najprawdopodobniej Zielonej Góry chyba też nie ominął. Wakacje niosą za sobą nie tylko nowe znajomości, ale i poszukiwanie nowych wrażeń. Powodem jest ciekawość i to, żeby spróbować tego zakazanego owocu. I myślę, że to większość młodych ludzi właśnie z tego powodu sięga po narkotyki. Eksperymenty z narkotykami to również prosty sposób, by dać się zauważyć. Bardziej, żeby się pokazać, że się można, że mogą coś takiego zrobić i żeby zaimponować innym. Mniej imponujące jest wychodzenie z nałogu. Z pacjentami pracują specjaliści zajmujący się uzależnieniami i psycholodzy. Tak, coraz więcej jest takich osób. Przy zielonogórskich poradniach zdrowia psychicznego działają specjalne oddziały. Pierwszym i najważniejszym etapem jest przekonanie człowieka, że w ogóle ma problem. Kiedy człowiek uzna, że ma problem, wówczas może podjąć leczenie i terapię. Terapia zwykle trwa długo. Na problem warto rzucić światło dla własnego bezpieczeństwa. Zielona Góra chce postawić na miejski monitoring i wie, jak wykorzystać na to środki unijne. Kamery miałyby znaleźć się nawet na przejściach dla pieszych i pomagać w ujęciu piratów drogowych. Policja na razie korzysta z kamer sklepowych i przemysłowych, ale również liczy na znacznie większą kontrolę nad tym, co dzieje się w mieście. Na razie Zieloną Górę można obserwować z kamer internetowych, ale w sytuacjach, w których trudno o wyjaśnienie okoliczności, do jakich doszło na przykład w tym przypadku, monitoring jest bezcenny. W niejednej sprawie prowadzonej przez zielonogórskich policjantów bardzo dobrym dowodem, dobitnie świadczącym o popełnieniu czynu zabronionego przez danego sprawcę jest zabezpieczony monitoring. Dzięki nagraniom z kamer przemysłowych i sklepowych wskazanie przestępcy staje się formalnością. Było tak w przypadku ostatnich kradzieży w zielonogórskich sklepach. O tych kradzieżach wcześniejszych dowiedzieli się dopiero wówczas, kiedy przejrzeli swój monitoring sprzed kilku dni. Okazało się, że 2 razy pod rząd mężczyzna pojawiał się w sklepie i w pierwszej kolejności ukradł 20 słoików różnego rodzaju kaw. Następnym razem były to butelki z alkoholem. Zielona Góra nie posiada kompleksowego monitoringu. Pomóc mają w tym środki unijne. Projekt na ponad 30 milionów złotych pozwoliłby na założenie kamer, które nadzorowałyby nawet przejścia dla pieszych. Wierzę w to, że w kolejnej perspektywie, która już niedługo się rozpocznie, znajdą się środki, zrobimy monitoring z prawdziwego zdarzenia i w Zielonej Górze będzie jeszcze bezpieczniej, choć ja uważam, że w Zielonej Górze na dzień dzisiejszy jest bezpieczniej, ale lepiej zapobiegać niż potem ponosić konsekwencje. Choć nasze miasto należy do jednych z najbezpieczniejszych, zielonogórzanie założenie monitoringu
pociągu uważają za potrzebne. Dla bezpieczeństwa, dla właśnie udowodnienia komuś kierowcom, czy komuś takiemu nieprawidłowości jakiejś, na pewno też. Czyli praktycznie w wielu miejscach. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Może będzie mniej chuligaństwa. W jakich okolicach? Tutaj na Deptaku, czy może na jakichś poszczególnych... Na Starym Mieście tutaj, na Deptaku, koło ratusza. W parkach koniecznie, bo parki niestety pełne są ludzi takich z marginesu często. Rozmowy na temat miejskiego monitoringu w Zielonej Górze toczą się od wielu lat. Najtrudniejszy i zarazem najważniejszy jest wybór lokalizacji centrum dowodzącego. O tym mają zadecydować miejskie władze i policja. Ponad 2 miliony Polaków wybrało otwarty fundusz emerytalny. W zielonogórskim oddziale ZUS z prawa do wyboru OFE skorzystało 10% uprawnionych. Wnioski ciągle spływają, więc nie są to ostateczne szacunki. ZUS na ich uporządkowanie ma czas do października. Tak wyglądały ostatnie dni na złożenie wniosków w zielonogórskim ZUS-ie. Kolejki były długie, ale z możliwości przeniesienia części składek do otwartego funduszu emerytalnego skorzystało tylko 26 tysięcy z blisko 300 tysięcy do tego uprawnionych. Niecałe 10% tych osób, bo ponad 26 tysięcy zdecydowało się na wybór OFE i złożyło takie oświadczenia do naszego oddziału. Wnioski w największej liczbie do ZUS-u trafiły 31 lipca. W ostatnim dniu na przeniesienie składek do OFE w Zielonej Górze spłynęła 1/5 wszystkich złożonych deklaracji. Złożone wnioski są rejestrowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i osoby, które zdecydowały się na pozostanie w OFE, część ich składki będzie ewidencjonowana na koncie OFE. Dane ciągle się zmieniają, bo weryfikacja wniosków trwa. W całej Polsce liczba osób, które wybrały OFE, przekroczyła 2 miliony. Blisko 58% wnioskujących korzystało z usług poczty i urzędomatów. Niecałe 39% osobiście złożyło deklaracje do rąk pracowników ZUS. Zakończyła się taka możliwość składania oświadczeń i wyboru pomiędzy ZUS-em a OFE. Kolejne takie okienko transferowe zostanie otwarte za 2 lata, również w okresie od kwietnia do lipca. ZUS nie zweryfikował jeszcze wszystkich wniosków. Wiadomo jednak, że otwarty fundusz emerytalny najczęściej wybierali Polacy w wieku od 30 do 35 lat. Ponad 30 billboardów zachęca Wielkopolan i Pomorzan do wrześniowej wycieczki na winobranie. My wszystko, co trzeba, mamy na miejscu. Między 6 a 13 września czekać nas będą m.in. koncerty, winobraniowy korowód, jarmark staroci i po raz pierwszy impreza pod hasłem Lubuskie Smaki, na której zaprezentują się regionalni wystawcy. Uważam za otwarte! Sztandarowa zielonogórska impreza zbliża się wielkimi krokami. Patrzcie się! Tradycyjnie podczas winobrania czekają nas stałe punkty programu. Tytułem korowodu 2014 to wszyscy jesteśmy winobraniem. Winobranie to my, więc bardzo szeroka gama do zaprezentowania. Chętni do marszu w korowodzie mogą zgłaszać się do Lubuskiego Teatru. Pochód tradycyjnie będzie reżyserował jego dyrektor Robert Czechowski. Głośno i kolorowo będzie również na scenie. Od rocka przez reggae i różnego rodzaju inną muzykę mogli wysłuchać nasi mieszkańcy i goście winobraniowi. Ze znanych zespołów to przede wszystkim Perfect, Ryszard Rynkowski. Napijemy się także gruzińskiego wina. Ja śmiem twierdzić, że jednym z lepszych, jakie powstają w sercu Gruzji w regionie Kachetii. Win, które zostały wybrane przez winiarzy zielonogórskich, którzy sami przyznają, że to rzeczywiście są znakomite wina. Jest szansa, że zagraniczne wino będzie gościć na winobraniu po raz ostatni. Może ten rok będzie tym rokiem przełomowym, gdzie ostatni raz będziemy gościli wina z miast partnerskich, a przyszły rok już będą, to takie moje małe marzenie, będą już gościły i królowały wina lubuskie. Zostajemy przy sprawach podniebienia. W tym roku po raz pierwszy projekt Lubuskie Smaki, w którym zaprezentuje się ponad 30 wystawców. Będzie tam prezentacja, jeśli chodzi o stoiska handlowe wyrobów i produktów lokalnych wytwórców.
Natomiast na scenie będą prezentowane osiągnięcia różnego rodzaju zespołów ludowych. Zabawę zaczynamy 6 września i tak przez okrągły tydzień. Dobre i polskie w całej rozciągłości. Ogórki kiszone, nasz rodzimy wynalazek kulinarny, obchodzi swoje święto w Galerii Ujaćki. W ten piątek już po raz 8 konkurs kiszenia. W zeszłym roku przystąpiło do niego 37 osób. W tym roku organizatorzy spodziewają się jeszcze więcej chętnych. Konkurencja spora, ale wszystkie chwyty dozwolone. Na podwórko do Jaćki można przynieść swój tajemniczy składnik. Zapraszamy wszystkich chętnych. Mamy przygotowane słoiki, ogórki, wodę i te wszystkie ważne rzeczy, najważniejsze do kiszenia ogórków. Będziemy częstować jak zawsze chlebem ze smalcem i ogórkami, które już się kiszą powolutku. To dla naszych gości, no a potem potańcówka miejska. Las Melinas gra, a my wszyscy tańczymy. 29 jest rozstrzygnięcie konkursu, więc pewnie parę dni wcześniej komisja zasiądzie jak zwykle, oceni te wszystkie ogórki, no i nagrodami uhonorujemy zwycięzcę. Te ogórki zostają w galerii i wszystkie wernisaże, imprezy, które się tutaj odbywają, no to my tymi ogórkami gości częstujemy. No to proszę, żebyście Państwo dobre zakisili w tym roku. I to już wszystko w tym wydaniu Kroniki Lubuskiej. Za chwilę tradycyjnie pogoda, sport i powiększenie, na które zapraszam w imieniu Moniki Zapotocznej. Państwu życzę spokojnego, udanego wieczoru. Do zobaczenia.